Siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w takim troszeczkę to innym odcinku, o którym wam wspominałem już niebawem, że będą nowe serie i dzisiaj właśnie to pierwsza z nich. Witam was bardzo serdecznie, jak po muzyce możecie się domyślać, trochę ala klimaty farminga. Oczywiście witam was Farming Simulator 2018. Zobaczymy, jak będzie wychodziła ta wersja w filmiku. Tutaj muszę uważać na światło i w ogóle, ale zaraz wszystko sobie ustawimy. Ogólnie dzisiaj dopiero co wyszła. Mamy godzinę po 8. Wyszła o 4 nad ranem. Ja wstałem sobie o 6, żeby to wszystko poogarniać. Jak widzicie, muzyczka bardzo fajna, wszystko bardzo fajnie się wczytuje i w ogóle fajna sprawa. Zobaczymy, ponieważ może będziemy nagrywać ekran z telefonu, ale mniejsza z tym, zabieramy się za robotę. Okej, okay. Jak widzicie, kurczę, powiem wam, bardzo ładne menu. Fajnie w ogóle to na telefonie wygląda, tak wykontrastowane wszystko. Farming Simulator 2018, tak jak i pamiętacie, była 14, tak jest i 16. Zawsze te takie środkowe to farmingi na Androidy. Także co, no bez zbędnego gadania, stuknij, żeby rozpocząć. Bo ja jeszcze powiem wam, nie odpalałem tego, teraz jest pierwszy raz i kurczę, co już mnie zaciekawiło, to gra wieloosobowa. Na Androidzie jeszcze tego nie widziałem i w poprzednich farmingach raczej tego nie było. Mam nadzieję, że dźwięki też będą dobrze i w ogóle zostawicie masę łapek w góry, aby ta seria była, bo na pewno chciałbym sobie pograć, ponieważ no zawsze na jakieś gry na telefonie fajnie się gra i jest zawsze więcej czasu, zawsze gdy się ktoś położy wieczorkiem czy gdzieś w mieście, jak się stoi w korkach, wiecie jak to jest, zawsze telefon pod ręką, można sobie pograć. Także co, ustawienia gry, zaraz sobie zobaczymy. Kurczę, muzyka 60. Kurczę, zobaczcie jakie, nie wiem co to jest ta pierwsza SVX, ale to zobaczymy sobie. Autorzy, gra wieloosobowa, jak to wygląda, nowa gra. Aha, czyli my sobie możemy stworzyć lub dołączyć do kogoś przez Bluetooth, aha, czyli coś takiego jak LAN w komputerze lub Wi-Fi, czyli normalnie przez internet. Fajna sprawa. Ale najbardziej interesuje nas nowa gra. Witaj w swoim nowym gospodarstwie, uprawiaj pole i interesują mnie pieniądze w nowe maszyny. Stuknij, żeby kontynuować. Fajny Janusz ogólnie, mógłbym i w Mikołaja się bawić. Kupuj nowe pola, by zwiększyć swój majątek. Dzięki, Krzychu. Jak to jest? Aha, tym my się przesiadamy. Tym będziemy kierować. Fajna sprawa, dobra. Czekajcie, jak to jest z odpaleniem? Aha. Możemy sobie sterować kamerą, czyli na sam początek, jak widzimy, dostajemy naszego wspaniałego case'a. Pojawiły nam się nowe funkcje tutaj na dole ekranu, jak sami widzicie. Zobaczymy sobie mordeczki, jak to będzie z nagrywaniem właśnie w taki sposób. Fajnie, bo zawsze jakaś fajna sprawa, coś innego. Na pewno mniej przy renderowaniu, a jak nie, to będziemy próbowali sobie jakoś. Tu jest włączanie headera się. Co to jest? Właśnie wyznaczasz pracownika. Nie, Krzychu, stój! Nie chcę pracownika. Trumnij tylko. Podczep header. Kurna, dziad, odczepiłem. Dobra. Trzeba dobrze kliknąć, bo masakra. Czekajcie, weźmiemy sobie z tyłu. Ej, a ja bym chciał. A jest taka kamera jak ze środka? O, szkoda, że nie ma. No, ale nie ma co wymagać od Androida. Dobra, bierzemy się za nasze pierwsze pole. Ogólnie tniemy sobie na pokos słomy. Bardzo fajnie to wygląda, jak sami widzicie, dobra. Ogólnie tyle co natura dała, możemy sobie na razie nim jechać. Jest to, o, teraz będzie na pewno wam lepiej widać. Jest to 8 na godzinę jak na razie. Czy my możemy sobie jakoś ustawić tutaj gaz? Aha, mogę sobie ustawić na całościowo. Także spoko. Tak zwany tempomat i trójka w farmingu. Powiem wam, fajna sprawa, lubię gry na telefon już od dawna, miała być jakaś seria, coś miało być w tym stylu. Kurczę, klimat ogólnie mapy taki ala amerykańska seria, coś w tym stylu. Z racji, że jak sami widzicie, kolor ziemi to czerwony, mało co trawy, jakieś skały w oddali. Powiem wam, naprawdę fajnie, ciekawie to wygląda, bo wiem, widziałem jak wyglądał Farming 16. Powiem wam, jest różnica, bardzo fajnie to wygląda, w ogóle wybór maszyn tego wszystkiego jest bardzo, ale to bardzo duży. Ja zaraz będziemy sobie wszystko ogarniać, na razie chcę sobie wykręcić.
i ściąć to pole mordy. Jak się zetniemy to pole, wtedy zabierzemy się zaraz za sprawdzanie, jak wygląda w ogóle nasza farma, jak to wszystko w ogóle wygląda, jak sklepie, jakie maszyny mamy do dyspozycji. Myślę, że będzie to duży asortyment, z racji, że no to farming ala 17, tylko że w wersji na Androida, więc jeśli chodzi o właśnie te nasze sprzęciory i wszystko, powinno być takie same. Jak to jest właśnie z headerem? Czekajcie. O kurcze, fajnie to wygląda. Powiem wam, no zboże troszeczkę wysokie. On się podnosi po dojeździe na koniec pola? Nie, niestety się nie podnosi. Dobra, musimy sobie tak wziąć, bo przecież masakracja. Jazda, Krzychu! Żniwa na pełnej. Ogień! Dobra, myślę, że dźwięki też będą dobre. Także tu wszystko jest dopiero do ustalenia po pierwszym odcineczku. 91% mamy w zbiorniku, na górze nam pokazuje. Mamy ogólnie na koncie 25 tysięcy, czyli to jest tyle, co chyba mamy na start na normalnym farmingu, nieprawdaż? Prawdaż chyba. Już nie pamiętam, jak my to zaczynali na od zera do farmera, ale mi się wydaje, że taka właśnie cena tutaj nam widniała. No, w miarę sobie to skosimy, bo może będzie tu, nie wiem. Zobaczymy, jakie w ogóle maszyny mamy na start. Na pewno widziałem już jakiś ciągnik z przyczepą. Okej, kombajn jest pełny, powstał przyczepę obok kombajnu, żeby opróżnić. Dzięki, Krzychu. Mamy przyczepę? Jest. Wywrotka pozwala transportować plony rolne do silosów, gdzie można je magazynować, lub do skupów. Okej, dzięki. Otwórz opcji, żeby zobaczyć, gdzie jest najlepsze. Okej, gdzie mamy taki ekran? Tu jest pewnie sklep. Co my tutaj mamy? Okej, tutaj mamy informacje o maszynie, jakie mamy teraz właśnie z tym ciągnikiem podczepioną. Tutaj mamy, że to jest MF 5610, 160 litrów, na razie 0 na godzinę, czy tam nie wiem, chyba albo ile przepracował już na naszym gospodarstwie. Stan bezczynność, ponieważ teraz na przyczepie nic się właśnie nie znajduje. I jak widzicie, mapa jest ogromna. Ile jest pól, mamy świn, jest wszystko. W ogóle zwierzęta teraz widać, jak chodzą, z tego co widziałem, w fajnej zapowiedzi. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się spodobała. Ogólnie gra kosztuje 18 zł, ale powiem wam, że chyba jako na takiego symulatora na telefon jest warto, ponieważ no kurczę, fajnie się będzie chyba w to grać. Ja poprzedniej wersji nie kupowałem, bo nie miałem na to czasu, ale jeżeli będę teraz robił dla was tą serię, to na pewno będzie czas, żeby grać. Także łapeczka w górę mordy. Co my tutaj mamy? Możemy wybrać sobie sam ciągnik. Aha, czyli tutaj tak jakby na razie te opcje nas nie interesują. Co my tutaj jeszcze widzimy? No tutaj mamy pola, mamy to wszystko, mamy skupy. No wszyściutko jest na tej mapie, także dobrze, fajnie wiedzieć. Ogólnie co my mamy? Masa Fergusona z turem, ale jak się obsługiwać turem? Jestem bardzo mega ciekawy. Aha, to na pewno nie, gdy jesteśmy z przyczepą, bo wiem, że będzie można teraz zbierać normalnie belki turem i w ogóle. Także powinno to fajnie wyglądać, ale Krzychu zawierdala. 32 na godzinę po polu, Krzychu powoli. Czekajcie, dojedziemy sobie na spokojnie. Tury mi na nie przychacz. O jest, dzięki drzewie może sprzedać panu rolę na zgromadzenie. Dobra, to wiemy, podążę na zielonymi kropkami, żeby sprzedać plony w skupie. O, ale szybko żeś wysypał. Andrzej, ja nie chcę cofać. Ty czekaj, za zielonymi kropkami. Dobra, jedziemy za kropkami zielonymi. Akurat zjedziemy sobie trochę mapę mordy. Dobra, na pełnej. Tu na skróty my poszli. To jest chyba całe nasze gospodarstwo, z tego co mi się wydaje. Muszę zdjąć sobie klapkę, żebyście mieli lepszy dźwięk. Czekajcie już, żeby nie było, to wyjadę sobie ładnie do drogi i będziemy sobie cisnąć dalej. Mogę wyjechać? Mogę wyjechać. Ja cię kręcę, jakie miasto duże rozbudowane. Tiry nawet jeżdżą, proszę bardzo. Chyba to tutaj. Ej kurczę, fajne te kropki. Mamy 9. Ej, co to jest? Misja do cholery, czy co? To daj wpalnik temu Masejowi, na zimnym go. Maśka. My tu mieli na prost pocisnąć. Trzeba patrzeć na kropki.
Dobra, jedziemy. Fajnie, podoba mi się to skręcanie. Wcześniej to skręcanie było chyba nie w taki sposób. Kurczę, jak jest miasto wykonane. Czekaj, ojej. Roboty drogowe, nic nie jedzie, nic. Sami zobaczcie. Jak to wszystko bardzo fajnie wygląda. No nie spodziewałem się, że tak graficznie zostanie to teraz tak zrobione. Kurde, szkoda, że nie można tego jakoś gał zastopować. Dobra, jak już widzimy, mamy miejsce zrzutu. Ole, tam poszedł tym golfem chyba. Jak to zrzucić, Andrzej? Aha, wystarczy to wjechać, po prostu dobrze. Dobra, Roberto, od czasu do czasu będę mieć dla ciebie specjalne misje. O, super, cieszy mnie to bardzo. 10 tysięcy ponad my zarobili. W razie zacznijmy od kultywacji i obsiadania swoich pól. Dzięki. Jeśli będziesz potrzebował pomocy w rozgrywce, wejdź w menu gry i otwórz instrukcję. Okej, dzięki wielkie, Krzychu. Kurde, jakie tu ujęcia. Jestem ciekawy, jak w ogóle miniaturki będziemy to robić. Coś się fajnego pewnie wymyśli. Wiecie co, ja pocisnę sobie tędy. Idzie wieczorek chyba. Jestem ciekawy, jak wygląda ta gra w nocy. Mam nadzieję, że światła będą zapalać się automatycznie. Czekajcie, gdzie my mamy swoją haciendę? Pocisnęli tutaj. Patrzcie, po śladach sobie pojadę swoich. Muszę poczytać na temat tych opcji, jakie są tam do ustawienia. Może to jest od grafiki, jeszcze będziemy mogli ją polepszyć. Gramy sobie ogólnie na telefonie LG G4C. Powiem wam, kupiłem go specjalnie do live'ów. I naprawdę daje sobie świetnie radę, jak sami widzieliście. O, wjechałem trochę w budynek. Nic nie jedzie, nic. Dobra, mogę wyjeżdżać. Przez główną drogę. I powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się spisuje. Ostatnio na polu, no, gorączka była niesamowita, bo było 30 coś ponad stopni, w pokrowcu cały dzień i live'a odpalił, wszystko było git. Live 40 minut. Także naprawdę cieszę się. Czekajcie, w ogóle tak, to jest nasze gospodarstwo, czyli tutaj gdzieś powinniśmy mieć swoje maszyny, tak bynajmniej mi się... O, są światełka, proszę zobaczyć. Jak ładnie. Muszę nie zatykać tego. Ty, Andrzej, stój. Cio, coś tam widzę, jest. Tu jest gospodarstwo. My mamy coś jeszcze. Zobaczymy, piszcie co chcecie w kolejnych odcinkach do oglądania. Znaczy będę starał się teraz grać tutaj tak jak będę musiał. Ej, w ogóle stop. Co my jeszcze mamy? Uuu, baby. Kajmy się znajduję. Kurna dziot. Aha. Czyli ja muszę sobie podjeżdżać na gospodarstwo maszynami, bo inaczej to będzie słabo strasznie wyglądało. No ale dobra, cofniemy sobie pod gruberka naszego. To wiadomo, pewnie, że nie zostanie na niej skrawka ścieliska i powierzchnia pola jest równa. Oczywiście mamy naszego Deutscha i ten podstawowy gruber, który dostajemy też na początku gry. O, weźmiemy sobie tak, kamerkę lekko oddalimy, żeby było widać, czy są jakieś animacje. Coś w tym stylu i możemy sobie powoli ruszać w pole. Będziemy gruberować, gruberował Krzychu pole, będzie prosto, że... Dobra, opuszczamy. Dźwięki opuszczania nawet, wszystko, patrzcie. O, teraz będzie idealnie. Dobra, podnosimy, zrobimy sobie poprzeczniak. Ale to fajnie wygląda. Ja mam nadzieję, że będę miał wam w miarę starał się zawsze, żebyście widzieli ten cały ekran. Po nocy ciężko się będzie grało. Wiem, że widoczność... Ojej. Nie będzie aż taka, jaka powinna być. Ale kurwa wyrwał. O Bożeż ty mój. Pompa nie utrzymała. Opuścił za późno. Jak się wjebał, prawie stanął w polu. Bruzda na 3 metry. O, może tak będziecie mieli lepiej. Choć nie wiem. Jedziemy sobie dalej.
Kurna, czemu to nie opuściło? A nie, opuściło. Dziwne, dziwne. O, będziemy sobie teraz tak grać. Po prostu nie będę już opuszczał. Musicie mi to wybaczyć, ale... Ale nie ma sensu, bo to za długo będzie nam schodzić. O Jezus. Ciężko, ciężko jest, powiem wam, z Gruberem. Jeszcze teraz, gdy jest noc, bo ja wam chcę to wszystko ładnie pokazać, ale już idzie poranek chyba. Spoko, szkoda, że nie mamy godziny. Dobra, opuszczamy sobie. Jo, idzie już dzień, także spokojnie. Jak to by było? Jest fajne w ogóle, cały czas muzyczka sobie leci w tle. Dźwięki całkiem spoczko. Na spokojnie zgruberujemy to. Kurde, latam z tym telefonem. Dobra, jazda. Więc powiem wam naprawdę, cieszę się, że wyszła taka gierka. Wreszcie odciągnięcie trochę od komputera. Będzie coś innego, co mnie bardzo cieszy, bo nagle powróciła mi wena do nagrywania. Jestem mega szczęśliwy, bo wiecie, tutaj jest o czym pogadać, cały czas coś odkrywamy. Jest to nowość, tak jak zawsze w każdej nowej grze, cieszymy się, bo jest nowa i w ogóle pewnie z czasem się to znudzi. Ale jak na razie, powiem wam, kupi się nowe maszyny, nowe pola, to wszystko i mi się wydaje, że naprawdę będzie się grało świetnie. W ogóle czekajcie, po co mi jest ta mapa cholerna? Po co ja to w ogóle włączyłem? Nie wiem, teraz się dopiero skapnąłem, a tak to nie widzieliście wszystkiego, jak powinno być. Dobra, opuszczamy. Będziemy teraz sobie wolno po prostu jeździć. Ale idzie, ciekawe czy wyhamuje. Chcę wszystkie mijaki tu zgarnąć, aby później Krzyjek nie przyszedł nie dal japy, że ino krzywo pogruberowane. Zobaczymy, jak będzie się to renderować. Jak to będzie w ogóle na komputerze wyglądać, bo tutaj na ekranie tym malutkim jest na razie spoko. Co to, dyż nadają czy co? Że tym na światłach ciągle jeździ. O, pa! Jak się ino mnie posłuchał. Dobra. Powiem wam, jest ciężko operować. Cały czas się patrzy w ekranik od kamery. Czy na pewno ale wszystko widzicie? O, ogarnąłem, ogarnąłem. Spokojnie, spokojnie. Siewnik, jak widzicie, o, mijak! Andrzej! O, coś się ładuje. Coś się dzieje, drodzy państwo. Nie wiem co. Jeszcze dokładnie, ale coś się zadziało, bo na górze pojawił się taki przycisk opcji. Aż przytkałem mikrofon. Ciśnie ładnie, ciśnie, ciśnie. Przydałoby, na pewno będę zbierał na większy gruber, bo już to widzę, już mi się to średnio podoba. Bo jest, nie wystaje mi poza ciągnik i kurczę, no on jest szeroki. Ciągniczek. I ciężko się robi, jak sami widzicie. Fakt, że dobrze jest ta tekstura, taka zboża, jak nawet nie dosięgnie, on ją łapie z daleka. O, wiedziałem, że tu będzie mi jak. Dobra. Zaraz sobie będziemy to wszystko poprawiać. O, jest. Huh, nawet nie wiem, kurde. W ogóle mam przyczepę, ej, to jest przyczepa do zbierania bel. Co jeszcze chyba w poprzednich farmingach nie było tego. Kurna, nie mogę ogarnąć. Bo trzymam ten telefon pod kątem jeszcze. Tak do kamerki. Jakoś na pewno następny odcinek zrobimy sobie inne ustawienie tego wszystkiego. Dobra, jadę poprawić te mijaki. Andrzej, rozhuśtani jak na autostradzie. Dobra, poprzeczniak tu zrób, bo tutaj wystaje. Popraw mijaka. Okej, okay, mamy końcówkę i bierzemy się za siew. Jesteśmy jeszcze w stanie chyba zrobić to na tym odcinku, ale zaraz zobaczymy, czy mamy jeszcze jakiś ciągnik. Mamy na pewno z turem MF-a. Fajnie, bo to coś innego, inaczej zaczynamy niż w poprzedniej wersji. Dobra, podnosimy.
O, nie załapał, nie zdążył opuścić. Dobra, cofniemy. Myślałem, że on pika. Dobra. Opuścił. Czy mam tu do poprawienia? Kilka rzeczy. Okej. Okay. Jest spoko. Dobra, możemy sobie podnieść. Zatrąbić. Spoko. Ciekawe, czy jest w ogóle myjka, coś w tym stylu. Dobra, opuścimy sobie. Odczepiony. Co, jedziemy siać? Czekajcie, jeszcze jestem ciekawy, jak z ciągnikami innymi. No ja my przecież żniwa mam niedokończone. Także siewy w następnym odcinku. Czekaj. O, to my sobie jedziemy dalej kombajnować. Żeby skończyć sobie żniwa na ten odcinek. I w następnym zacząć sobie już od innych prac polowych, bo nie ma co zaczynać wszystko w pierwszej serii, w pierwszym odcinku, bo po co? Kombaj fajnie odwzorowany. O, myślę, że to jest taka dość w miarę. O, spoko. Dobra, będziemy wjeżdżać do przodu, żeby później było mi to lepiej prasować. Jestem ciekawy właśnie, jak z prasowaniem jest, kurczę, jak z tym podbierakiem i w ogóle ze wszystkim. To może być naprawdę kozak. Na pewno będzie ciężki, ja będę potrzebował wtedy prawdopodobnie, nie wiem, czy nie wezmę sobie telefonu na stół i na stole, nie wiem, czy nie będziemy grać, ponieważ no ręka strasznie cierpi teraz, bo no utrzymać teraz wszystko, patrzeć tutaj, czy jest idealnie z kamerą i to, a wtedy wiecie, ładnie ustawię sobie kamerę na stół i będzie spoko. Oj, pukłem w kamerę, bo niestety muszę przez statyw mieć rękę przełożoną, abyście wszystko tutaj blisko widzieli, bo za to was bardzo serdecznie przepraszam za to puknięcie, ale już wszystko powinno wrócić do normy. Dobra. No i kurczę, znowu żeś ty nie opuścił. Ciekawe, czy tu można jakieś mody powgrywać w ogóle, ale raczej wątpię. Choć chciałbym tutaj na pewno ogarnąć coś MP, także możecie się spodziewać, że coś może z tego wyjdzie. Beka by była, powiem wam, naprawdę byłaby beka, bo byśmy siedli sobie przy komputerze. Odpaliłbym sobie mikrofon albo tutaj głośniki, żebyście słyszeli, nie wiem, zależy z... Kurwa mać. I to jest to, że są małe przyciski. I ciężko czasami coś trafić. I takie MP mogłoby być fajnie grane. Powiem wam, no kurczę, ciekawe. Ciekawe naprawdę, jak z połączeniem, z tym wszystkim. Jestem ciekawy, jak z moim internetem właśnie by z tym było. W ogóle stream z telefonu, to by było coś. Powiem wam, gdyby mój lepszy był troszeczkę internet i tak jak mówię, że nie potrzebowałbym wam, wiecie, czego robić. Tak jak chciałem po prostu sobie z wami rozmawiać na live'ach. Czekajcie, właśnie, bo przecież my teraz zrobimy taki myk. Jest odczepiony. My sobie podepniemy go. Jest. Patrzcie, mamy cały zestaw ładny. Ale to fajnie wygląda. Czekajcie, ja bym się jeszcze pobawił z opcjami teraz. O, ceny mamy, proszę bardzo, możemy sobie zobaczyć, na jakim to jesteśmy. Soja 2000 dochodzi. Prawdopodobnie jest to tryb łatwy, ponieważ no normalnie u nas jest 1200, a 1700 czasami tylko dojdzie, ale mamy dużo, jest tak, stacja, port, młyn, gospoda, piekarnia, biogazownia, tartaki, przędzalnia, czyli tak jak mamy praktycznie w farmingu. Ale wjechał na organkach. Rzepak mamy. Bo wszystko. Zobaczcie, mamy mleko, trawę, drzewa, wszystko. Wszystkie ceny mamy. Także żeby pograć troszeczkę w tej grze, powiem wam, no trzeba będzie trochę porobić. Magazynek mamy po 10 tysięcy wszystkiego, także spoko. Będziemy mogli to powywozić niebawem. Owce, świnie.
Czekajcie, owce, świnie? A, krowy, no tak, Boże, przecież normalnie tak jest w farmingu. Gnojowica, brak, magazyn. Czas gry 22 minuty. O, spoko sprawa. Będę teraz widział, ile sobie już gramy. Ponad 6,3. Aha, tutaj mamy 6,5 tony prawie sprzedane. Cena za 1900, także dobra cena. Jak na początek. To tym bardziej, że za zboże. Chyba pszenicę tutaj mamy. Ustawienia. Wiecie co? Jestem ciekawy, co to daje. Nie lepsze cienie, nic w tym stylu. Nie, nic. Bierzemy mapę. Czekajcie, ja jestem przy krowach. Aha, jestem tutaj. Mamy coś na owcach i mamy coś tutaj, na zielonym. Czyli to jest przez drogę tak jakby. Ja chciałbym sobie zaznaczyć, niestety nie mogę. Muszę odwrócić się i jechać w drugą stronę. Czekajcie. Odwrócimy się i będę chciał sobie dojechać na to gospodarstwo po drugiej mojej stronie, które prawdopodobnie jest właśnie tutaj. Zaraz sobie to zobaczymy. Tak, możecie się spodziewać, że w następnym będziemy trochę rozkminiać sobie na temat innego ustawienia tej kamery. Tak, jesteśmy dokładnie tutaj. Tu są nasze pola. Także spoko, wolę sobie tu zjechać. Wyprosty ładnie. Dobra. Jest spoko. Także na dzisiaj będziemy sobie raczej prawdopodobnie to kończyć. Aha, czyli muszę tutaj sobie najlepiej to zabrać. Jedynie jeszcze mógłbym przyjechać sobie i opróżnić się. Słuchajcie, stanę jakoś równiej. O, zajebiście równo stanąłem. Nawet cofanie idzie. To z wózkiem od Hedra. Nie, dobra, dobrze stoję. O, jest masy. Kajdyśmy, stanęliśmy. Tu jest beczka. Dobra, tu my jesteśmy. Okej, lecimy sobie na tamto gospodarstwo. Choć tutaj widzę, kurczę, mamy silosy, to tutaj powinniśmy być głównie ustawieni. Ale tam mi się bardziej podoba, nie wiem czemu. Patrzcie, jak wjedziemy w ten, każdy, no tak, nie ma wybierania na poszczególne rzeczy w silosach. Jest jedynie taka sprawa, że każdy silos jest od czego innego. Jak wjedziemy w dany punkt, to nam się zaczyna sypać. Dobra, wysypane mordeczki. Także co, ja wam dziękuję dzisiaj bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że takie coś wam się spodoba i będziecie to chcieli oglądać, a mi się będzie fajnie grało. Także co, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka i na razie. Trzymajcie się. Cześć.